dzisiaj i zarówno tydzień temu, w niedzielę 10 grudnia, rozgrywamy turniej Gwardyjka Cup w kategorii U7, czyli dzieci do lat 7, rocznik 2017 i młodsi. W zeszłym tygodniu mieliśmy 10 drużyn podzielonych na dwie grupy. Dzisiaj mamy tych drużyn 12, również podzielone są na dwie grupy. Gramy w systemie 3x3 na 4 małe bramki. Dzięki temu pada więcej bramek, mają dzieci większy wybór, tak, i są dzięki temu bardziej kreatywne. Nasza drużyna trenuje od 12-14 miesięcy. Są to chłopcy, którzy zrobili ogromne postępy przez ten rok, ale cały czas to są dzieci, cały czas jest to piłka amatorska, czyli dużo zabawy, dużo driblingów, bramek, tak, a niekoniecznie sam wynik. Wynik jest jakby sprawą drugorzędną. Nie ma tabel, czyli nie gramy na wyniki. Nie ma tabel, dzięki temu myślę, że dzieci są szczęśliwe, bo tak naprawdę każdy tutaj dzisiaj wygrywa. Tak, dzięki temu, że ma możliwość pogrania, spotkania kolegów z innych drużyn, bo często to są koledzy chodzący razem do przedszkola. Oczywiście na zakończenie każdy dostanie dyplom, medal oraz słodki poczęstunek. Planuję jeszcze rozgrywki Gwardyjka Cup dla kategorii U6, czyli dla 6-latków i dzieci młodszych. Czekam jeszcze na potwierdzenie terminu, ale będzie to albo 27, albo 28 stycznia.